Dziś krótki film o tym, jak ekologia na wsi działa. Drzewo z wyłomów, drzewo posprzątane, zostało pocięte, potem następnie, oczywiście przez cały sezon schło, obecnie zostało wrzucone, a dzisiaj zajmujemy się już taką korą i drobnicą po tym miejscu, gdzie te drewno było. Oczywiście przez kilka dni ta kora była w pełnym słońcu jakby przesiewana, to znaczy takimi grabiami większymi została ona osuszona. Dzisiaj tutaj wybieram i za chwilkę zobaczycie, co tu się dzieje i jak ta ekologia działa w naturze. Właśnie tyle zostało po kupce drewna, tej konkretnej, którą widzieliście na początku sezonu. Tu oczywiście mamy jeszcze korę, z której wybieram aktualnie drobny chruścik do rozpałki. Możecie zobaczyć we wiaderku. I to, co zostanie, będę oczywiście jeszcze wybierał na inne elementy, to znaczy przede wszystkim będę tutaj brał korę do krzewów i do kwiatów. Także biorę się do pracy i troszeczkę tutaj trzeba to wszystko przesegregować, grubsze na rozpałkę, a drobne rzeczy zrobimy sobie tutaj do kory. Także do pracy. Powiedzmy, że już to zostało wybrane. Jeszcze zostało tutaj dosłownie kilka kawałków takich suchych do wybrania. Tu kilka kawałków mokrych. Tu jeszcze mam dosłownie z 8-10 drewek pod tą plandeką, bo za chwilę chyba będzie padać, bo tu widzę, jakieś chmury się nam tutaj tworzą. Ale tak naprawdę już tutaj kończę. Wybieram takie jeszcze suche. Za chwilę przyprowadzę taczki i wszystko to już będzie wędrowało ekologicznie pod wysypanie truskawek. Mam truskawki na sezon kolejny, tutaj moja żona tym się zajmuje i w związku z tym taka ściółka idealna będzie pod truskawki. Truskawki są korowane u mnie co roku i są bardzo dobre truskawki. Oczywiście jest pod spodem jeszcze agrowłóknina, dzięki temu te truskawki dobrze rosną. Zabieramy się do pracy. Mam już taczki i tak naprawdę pewnie zobaczycie, że tutaj mam oczywiście łopatę od śniegu, ale to jest bardzo dobra rzecz, ponieważ do ogrodu w okresie letnim mi się przydaje właśnie, żeby podsypać korą. Kora jest bardzo lekka, w związku z tym można więcej tej kory przenieść gdzieś czy podsypać pod krzewy, także bardzo też tutaj wykorzystuję to często, także zabieramy się do pracy. Pora wrzucić tą korę na taczkę. I na taką właśnie taczkę wrzucamy. Zobaczcie, ile wchodzi takiej kory. Bez problemu. Za chwilę podsypiemy albo truskawki, albo maliny. Zobaczymy, co tam jest zapotrzebowanie, jakie większe. Także ekologicznie. Ekologiczne z własnego lasu. Już troszkę tutaj jest, teraz zmieszałem z tym, co było pod spodem. To, co jest na wierzchu, również wrzucam. I za chwilkę to zostanie użyte, podsypane, spróchnieje. I w następnym sezonie znowu jakieś tam kilka taczek będzie, bo tutaj już wcześniej wybierałem. Także kilka taczek zostanie również podsypane. Także mamy i darmową korę. Chociaż może tej kory dużo nie ma, ale zawsze coś. Zawsze kilka taczek się tutaj przewiezie. Jednak decyzja, że tutaj będę sypał przy malinach. Zobaczcie, mam trochę tych malin w ogrodzie. To już jest kolejny sezon, który tutaj nam się one rozrastają. To jest późna odmiana. I tutaj przy malinach trochę mi brakuje do korowania. Także za chwilkę to uczynię. Dokoruję. Zobaczymy, jak tam. Dzisiaj już były zrywane, bo żona zrywała. Ale myślę, że są już niektóre dobre i można kolejne próbować. Nie ma jak malinki. Można zrobić soczek. Można jakąś tutaj naleweczkę. Słuchajcie, bardzo późna odmiana. Naprawdę u dużo ludzi już się ta malina kończy.
A u mnie tak naprawdę do końca października ta malina jest dostępna. I naprawdę bardzo dobra odmiana. O, tu widzę, że jeszcze jakieś ciemne. Naprawdę grube maliny i gdzieś mam zapisane, jaka to jest odmiana. Mogę tutaj komuś na pliwie puścić, bo naprawdę jest to warte. Także do pracy. No i prawie koniec. Jeszcze tutaj trzeba trochę obnieść. I tak naprawdę 3,5 taczki tutaj mi wyszło kory pod maliny i pod truskawki. Także jest dobrze. Jeszcze to wywieźć i będzie można zakończyć pracę na dzisiaj. Także właśnie tak wygląda ekologia. Nie żadne tam jakieś ekologiczne kotły, bajery, fotowoltaiki i inne rzeczy. Oczywiście troszkę mówię z przymrużeniem oka, ale tak wygląda naturalna ekologia, czyli każda część tego drewna, które było na straty jako wyłom, została spożytkowana zarówno na energię do palenia do kotła, jak i na drobne, na rozpałkę, jak i również ta część na drobniejsza jako korę i taki kompościk pod maliny czy pod inne tutaj owoce letnio-jesienne. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć.